No tak pod środkiem, trochę nawet bardziej z tyłu, nie? Żebyś go za bardzo nie dar do góry. Mhm. I to tak tego. No tak będziesz czuł go. No dobra to. Co, lecimy? Uważaj tam na foje. A na foje tak, żebym butel. Dobra. Holda sobie wyłącz. Widzisz wszystko? No dobra. No lećmy. Pięknie. Ale podobnie trochę było jak w tamtym, nie? No właśnie. I patrz, gaz mam troszeczkę więcej niż na pół. Aha. Ale to mi się wydaje, że to jest wina wypuszczania. Nie będę brał więcej gazu, bo nie potrzeba. Nie. Trochę trzeba kontrolować wysokością. Czyli co, on idzie w dół? Ciągnie w górę, nie? A, ciągnie w górę. Troszeczkę później, jak już sobie byś go ustawił, to do samego startu możesz, jakbyś miał mikser wolny, do samego startu ustawić miks silnika z wysokością, nie? Ale że lotki ładnie, ładnie słuchają. Na razie właśnie bardzo ładnie. Ty tam masz zooma? U siebie masz, tak? No tak, tylko żebym widział, gdzie on jest. Aha. Tu na te ciemne chmury wlatuje teraz. Na tą ciemną chmurę wlatuje. Dobra, wyłączam silnik. Mhm. Czekaj, troszeczkę się jakby rozpędzał. Trochę się rozpędza, czekaj, trochę go wezmę trymerem i skręca w lewo. Dobra, skręca w lewo, czyli trochę sterem kierunku. I co, widzisz go? Teraz go widzę. Czekaj, troszeczkę lotkami. Ty widzisz, bo on skręcił nam po starcie w lewo, bo on teraz, patrz, teraz też cały czas skręca w lewo. Ja nie wiem, czy to w lewo? Tak, on skręcał w lewo. Poczekaj, chwilę na razie wyłącz, ja polecę, bo tak okay. Ponad samą głową jest, nie? No dobra, spokojnie. O, i on, patrz na niego, on będzie, patrz, minimalnie skręca w lewo, widzisz? Mhm. O, teraz go trochę jeszcze lotkami i sterem. O, ster kierunku już ma. Koniec? Nie. O, teraz tylko jeszcze on za bardzo idzie w dół. Ale on przy takim tym, to on wcale nie robił tego, co mój na początku. Że się pakował, wiesz, w ten korek, nie? Próbował. Ale co, przy skrętach? Tak, jak przypuśćmy teraz, o, teraz mu robię zakręt, nie? To on mi próbował dziobem od razu wchodzić, patrz. I on przy ciasnym, o, teraz trochę wszedł, ale to... Teraz to nie, patrz na to, bo to trochę go... A teraz czekaj, zrobimy pętelkę małą. Widzisz go? Widzę. Uważaj. Rozpędzimy godeczko i siup. O, to bardziej takie przepadnięcie. O, teraz była lepsza. Zgubiłem go, nie? Nie, bo jest wysoko. Ja wiem, on był gdzieś na jakichś 300 metrach przed tym. Tak jak patrzę na swojego, nie? Jaki jest duży. Mhm. No dobra, poczekaj, ja teraz zobaczę, włączę mu klapy. Właśnie, czy jest klapa? Zobaczymy, co zrobił na klapach. No, włączone klapy ma. On wcale nie zadziera. Patrz, tylko się idzie jeszcze bardziej w dół.
Czyli co, ten trzeba mu odmiksować? Dobrze, to znaczy tak, troszeczkę zmniejszyć trzeba ten miks. Albo w ogóle go zmniejszyć, w ogóle go wyłączyć. O, bo patrz, bo on ciągnie, widzisz, w dół. Czekaj, wyłączę teraz, wyłączony. I trochę skręcał w lewo, czyli lewa klapa jest bardziej w dół. Czekaj, a jeszcze, bo może wysokość jeszcze mu trochę, wiesz, żeby on wolniej, wolniej, nie tyle wolniej, co... Czekaj, a jak reaguje na kierunek? Patrz, teraz skręcam samym kierunkiem. No. Chyba w porządku. A teraz w prawo poczekaj. Teraz w prawo. On tam miał mniejszy wychył w którąś stronę. Tak, to w lewo miał chyba mniejszy. Teraz w prawo samym kierunkiem i tylko go trzymam wysokością. O. No pięknie. Dobra, i pętelka. Po prostu może swobodnie robić, tylko delikatnie z tym, nie szarpać, nie od razu mocno. A czekaj, a mu zrobimy próbę, tak go skieruję go tak gdzieś do 30-40 stopni w dół i zobaczymy po puszczeniu sterów, jak będzie reagował. Poczekaj. Teraz tak, skieruję go w dół i jak szybko będzie z tego wychodził, czy będzie? O, ty, on od razu z tego wychodzi. Czyli środek ciężkości jest za bardzo do przodu. Czyli trzeba mu odjąć. Trzeba mu odjąć trochę ołowiu. Okay. Bo on powinien tak po 4-5 sekundach dopiero wyprowadzać z tego nurkowania. A on wyprowadza od razu, patrz, ja go biorę w dół, nie? Mm-hmm. I on patrz, i on od razu wyprowadza. Czyli możesz mu przesunąć środek ciężkości do tyłu troszeczkę. Czekaj, a zobaczymy, tak go skieruję bokiem, żebyśmy go widzieli dobrze. Poczekaj, odlecę kawałek tam. I go skieruję bokiem i włączę mu klapy jeszcze, czekaj. Tak, żeby szedł na nas? Nie, tak bokiem. Mhm. Żebyśmy go tak, o, tak z profilu go mieli, nie? I czekaj, i włączam klapy. O, widzisz? Ten miks możesz mu w ogóle zlikwidować. Bo on się robi, on nie ty, no ono pada szybciej, ale zwiększa ale mu szybkość, prędkość, nie? Właśnie. Bo patrz, ja go teraz podciągam wysokością, poczekaj, ja go teraz podciągam wysokością na sterem, nie? I patrz, on leci wolniej, widzisz? Tak. On zdecydowanie leci wolniej i opada. O, on tak powinien na klapach lecieć, jak teraz. Widzisz? On powinien po prostu na klapach wolniej lecieć i szybciej opadać. I to wszystko. O, a teraz zdecydowanie przyspieszył, widzisz? Bez tych. O. Ciekawe, czy przy następnym starcie też tak pójdzie w lewo. Zaraz, zobacz. To było dokładnie to, co u Niemca. Tak. Czekaj, ja trochę pójdę tam do tyłu i wyląduję. Zobacz, teraz na takim malutkim gazie. No teraz jest na pół gazu. I on ciągnie. Trochę za bardzo go rwie do góry, ale no. To skontrujesz mu tym. Skontrujesz mu wysokość. O. No dobra, wyłączam. I przypuśćmy, jak będziesz wyłączał silnik, nie? Mhm. To zmniejszaj powoli gaz i leciutko oddaj drążek, nie? To wtedy on tak łagodnie przechodzi. Do poziomego lotu. Do poziomego lotu, tak. Bo tak to ci przepadnie, nie? Dobra, włączymy mu klapy. I skontrujemy trochę wysokością, żeby... Teraz to za bardzo pewnie nie widzisz, nie? Czekaj, może żeby pod tą linią się zmieścić. Nie, może pod linią? nie, bo jest za blisko. Jest. Kurde, tylko że on teraz to daje. Za wysoko go ustawiłem. Do lądowania? Tak. Mhm.
Czekaj, wyłączę klapy i jeszcze raz podejdę. O, i teraz nie można zrobić błędu, żeby przepadł, bo go po prostu... Czekaj, trochę włączę, żeby tą linię nie zahaczyć. Dobra.